Cześć wszystkim, jestem Magda i zapraszam Was dzisiaj na 100 ekranizacji książek, które chciałabym obejrzeć. Wiem, że lubicie filmiki w stylu 100 książek, które chciałabym przeczytać, albo 100 seriali, które chciałabym obejrzeć. Teraz postanowiłam postawić na 100 ekranizacji książek, które chciałabym obejrzeć i będę Wam pokazywać zarówno książkę, którą chciałabym przeczytać, a także jej ekranizację, którą chciałabym obejrzeć. Wybierałam pozycję, gdzie nie czytałam właśnie ani książki, ani nie oglądałam filmu, ponieważ wielokrotnie zdarzyło mi się na przykład obejrzeć film i dopiero potem dowiedzieć się, że to jest ekranizacja, albo na przykład przeczytałam książkę, a jeszcze nie obejrzałam ekranizacji. Dlatego postanowiłam, że w tym filmiku wybiorę 100 właśnie ekranizacji, gdzie nie czytałam ani książki, ani nie widziałam filmu, czy też serialu. Nie widziałam właśnie ekranizacji. Muszę Wam też powiedzieć, że wybranie tych 100 ekranizacji było dość ciężkim dla mnie wyborem, ponieważ jeszcze tak 50-60 pozycji udało mi się wybrać, natomiast potem było już troszkę ciężej i musiałam szukać w internecie w ogóle, jakie książki zostały zekranizowane. Nawet nie wiedziałam, że niektóre książki zostały już zekranizowane. Są to książkowe serie, które zostały zekranizowane na filmy, na seriale. Wszystko to Wam będę mówić i dobra, zaczynamy bez zbędnego przedłużania. Za rok zrobimy sobie taką konfrontację, bo czemu by nie? Jeśli książka oraz ekranizacja ma ten sam tytuł, no to będę Wam mówić tylko jeden tytuł. Zaginiona dziewczyna. Ekranizacją jest film. Ostre przedmioty. Ekranizacją jest serial. Ojciec chrzestny. Film. Ukryte działania. Film. Opowieść podręczna. Książka przekształcona na serial. Pamiętniki wampirów. Seria książek przekształcona na serial. The Hundred. Znów seria książek przekształcona na serial. Amerykańscy bogowie. Książka przekształcona na serial. Wielkie kłamstewka. Serial. Player One. Tutaj mamy film. Mroczne umysły. Seria książek przekształcona na film. Bajecznie bogaci Azjaci. Film. Złodziejka książek. Tutaj mamy film i jeśli chodzi o film, to widziałam tylko fragmenty tego filmu, więc stwierdziłam, że wrzucę tę pozycję tutaj, bo tak naprawdę od początku do końca tego filmu nie widziałam. The Duff. Ekranizacją jest film. Małe kobietki. Znów mamy film. Osobliwy dom pani Peregriny. Seria książek przekształcona na film. I ciekawostka dla Was, niedługo za granicą ma wyjść tom czwarty, o ile już nie wyszedł. Więc trylogia chyba przekształca nam się w serii książek. Ostatnia piosenka. Tutaj też mamy film. Ja i Errol i umierająca dziewczyna. Też film. Piękne istoty. Tutaj mamy serię książek przekształconą na film. Eragon. Tutaj mamy film. Martwy aż do zmroku, czyli seria książek, która ma x tomów, x-naście tomów, przekształcona na serial True Blood. Bardzo mało osób wie, że True Blood jest ekranizacją. Książka, która w Polsce jeszcze nie wyszła, chyba że wstawię ten filmik dość późno, to wtedy już wyszła. Nienawiść, którą dajesz, czyli The Hate You Give, i to jest książka przekształcona na film. Służące, również film. Woda dla słoni, także film. Słodkie kłamstewka, seria książek, która ma x-naście tomów, przekształcona na serial, który ma x sezonów, więc dość długo będę to nadrabiać. The Lying Game, znów seria książek przekształcona na serial. Tulipanowa gorączka, tutaj mamy jedną książkę i jeden film. Upadli, seria książek przekształcona na film. Akademia Wampirów, seria książek przekształcona na film. Umysł w ogniu, książka, film. Jak to robią single, znów jedna książka, jeden film. Chata, także film. Kształt wody, również film. Milczenie, film. Światło między oceanami, po raz kolejny film. Tamte dni, tamte noce, także film. Zwierzęta nocy, po raz kolejny film. Azyl, także film. Najdłuższa podróż, po raz kolejny film. Bez mojej zgody, także film. Gwiezdny pył, też film. Atlas chmur, film. Gra o tron. Obca, czyli seria książek przekształcona na serial. Outlander. Wiecznie żywy, czyli wydaje mi się, że książka, ale chyba już seria książek, która przekształciła się chyba na film. Dziewczyna z pociągu. Dziewczyna z portretu, także filmy. Tragedia na morzu, czyli film 41 dni nadziei. I ciekawostka, książka niedługo wyjdzie, a może już wyszła, pod tym zmienionym tytułem, właśnie pod tym filmowym tytułem. Wichrowe wzgórza, film. Przeminęło z wiatrem, także film. Anna Karenina, również film. Na pokuszenie, jedna książka, jeden film. Wielki Gatsby, także film. Zanim się pojawiłeś, seria książek przekształcona na film. Chłopiec w pasiastej piżamie, także film. Lolita, również film. Dla ciebie wszystko, również film. Zniewolony, również film. Wilk z Wall Street, seria książek, to jest chyba duologia, przekształcona na film. Marzyciele, film.
Plotkara, seria książek przekształcona na serial. Wszystko za życie, film. Bardzo poszukiwany człowiek, również film. Kamerdyner, również film. Oliver Twist, film. Rozważna i romantyczna, a ekranizacją jest film. Forrest Gump, również film. Dziennik Bridget Jones, seria książek przekształcona na film. Szklany zamek, również film. To, również film. Pomiędzy nami góry, ekranizacją również jest film. Książka Amerykański zabójca przekształcona na film American Assassins. Bardzo mało osób wie, że ten film jest na podstawie książki. Duma i uprzedzenie, również film. Przerwana lekcja muzyki, również film. Weronika postanawia umrzeć, także film. Portret Doriana Graya, ekranizacją jest film Dorian Gray. Lek na śmierć, film. I jeśli chodzi o tę serię ogólnie, jeśli chodzi o Więź na labiryntu, to ja nie przeczytałam żadnej książki, aczkolwiek widziałam pierwszą i drugą część, dlatego wstawiłam tutaj tylko trzecią część, ponieważ nie widziałam ani filmu, ani nie czytałam książki, ale teraz naprawdę chcę najpierw przeczytać książki, dopiero potem zobaczyć ekranizację. Morderstwo w Orient Expressie, także film. Smażone zielone pomidory, również film. Pułapka czasu, również film. Jutro, seria książek przekształcona na film. Sekretne życie pszczół, także film. Moje córki krowy, również film. Wybacz, ale będę ci mówiła skarbie, film. Oraz Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić, także film. Był sobie pies, również film. Dziesiąty krąg, także film. Czerwona jaskółka, również film. House of Cards, seria książek przekształcona na serial. Książka Przebudzenia Lewiatana przekształcona na serial The Expanse. Kto wiedział, że ten serial jest na podstawie książki? Altered Carbon, znany także jako modyfikowany węgiel. Książka przekształcona na serial znów. Czy ktokolwiek wiedział, że ten serial jest na podstawie książki? Dallas 63, czyli grubaśna książka przekształcona na serial 22-11-63. Dziewczyny z Dandery, czyli książka przekształcona na serial Orange is the New Black. Po raz kolejny, kto wiedział, że ten serial jest na podstawie książki? Władca Pierścieni, tak, nie przeczytałam ani książki, ani nie widziałam filmu, a właściwie nie przeczytam książek i nie widziałam filmów. Podróż na 100 stóp, też film. Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął, też film. Książka Karuzela uczuć przekształcona na film W imię miłości. I muszę wam powiedzieć, że tę książkę i w ogóle ten film znalazłam przez to, że właśnie szukałam, jakie książki zostały zekranizowane i fabuła zapowiada się super, więc ja to chcę przeczytać jak najszybciej. Seria książek Velvet Pins przekształcona na serial. I to nieszczęsne Miłość bez końca, które czytam ile miesięcy? Pół roku już? I też przekształcone na film. Oraz na końcu Dziewczyna i chłopak, wszystko na opak, znów książka przekształcona na film. Więc to by było na tyle. Koniecznie w komentarzu na dole napiszcie o serialach, o filmach, które nie wiedzieliście, że są na podstawie książek. Napiszcie także, czy widzieliście jakąś ekranizację z tej listy, którą ja wam pokazałam. Jeśli film wam się podobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, by być na bieżąco. Klikajcie dzwoneczek, by nie przegapić żadnych nowych filmików. Wchodźcie w opis, tam będziecie mieć linki do wszystkich moich social media, do Facebooka, do grupy na Facebooku, do Instagrama, do Lubimy Czytać. Serdecznie zapraszam, żeby tam wszystko poobserwować. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Feel it off my chest, and more than you know.